Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już 12 odcinek z Gothica 2 Noc Kruka. No i chwytamy się do roboty, jak zwykle. Co teraz mamy tam zrobić? Pójdziemy sobie jeszcze porozmawiać z tym Parlanem. Tak jakbym nie miał wystarczająco dużo. Powiem, że on ma dla nas jeszcze jedną misję. A nie, tajemnica. On dla nas już nic nie ma, to dziwne. Tak, nikt. Trzeba iść jeszcze do jakiegoś Goraxa, bo on też ma jakąś tam misję. Witam cię. O, proszę. Czy masz dla mnie jakieś zadanie? Pracowaliście ostatnio ciężko, nowicjusze. A kto dużo pracuje, musi dużo jeść. To prawda. Daję ci klucz do spiżarni. Znajdziesz tam trochę barani kiełbasy. Rozdziel ją sprawiedliwie pomiędzy nowicjuszy. Wróć do mnie, kiedy już to załatwisz. Super. Spoko. No to idziemy z koksem. Spiżarnia jest tam na dole. Nie będę już pamiętał, które to są drzwi, dlatego się rozejrzę. Czekaj, tutaj. Tutaj to raczej nie za bardzo, bo to jest mag. Tam też wątpię w to, bo tam co innego jest. A tutaj. Tutaj, to są jakieś drzwi, jest, spiżarnia. Szukam, czekajcie, zapalę sobie pochodnie, bo w ogóle jest tak ciemno. O, trochę wina wezmę, co mi tam kradnę, co tam. O, proszę. I co, tutaj mamy tą baranią kiełbasę, okej. Przeszukamy jeszcze całą sienką spiżarnię. Okej, udało mi się. Kolejne żarcie. Do zjedzenia. Tutaj też mamy jakieś żarełko. A, całą spiżarnię oczyścimy. Wszystko moje to już jest. Proszę. Super. Nie pogardzę. O, jakaś receptura. Co to jest? Receptura esencji magicznej. Mikstury magiczne. Do ważenia mikstur magicznych alchemik potrzebuje oprócz umiejętności także ognistej pokrzywy, bla 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 bla. Dobra, pierdoły, piszą tu. Nie interesuje mnie to zbytnio. O, możemy ją dać temu Opolosowi. Przy spiżarni zamykam, kurde, co mnie to. Dobra, to jeszcze przejdę się i dam Polosowi tą recepturkę, bo mu bardzo na tym zależy. To się nigdy nie zmieni. O, dam jeszcze kiełbasę. Mam tu kiełbasę z baraniny. To fantastycznie. Uwielbiam kiełbasę z baraniny. Om, niam, 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 zjadłeś, nie? Różne plotki. Mam tu recepturę, o którą prosiłeś. Sam tak. Dobrze, niech na nią spojrzę. Znasz. Aha, rozumiem. Kurde, jeszcze raz musi przeczytać. Doskonale, wielkie dzięki. Jeśli chcesz, możemy razem potrenować. O, to dawaj mi trochę siły. Chciałbym stać się silniejszy. On myśli, że to takie łatwe. Krążą ostatnio różne plotki. Dobra, to mi wystarczy. Nie mam czasu na takie rzeczy. To mi wystarczy. Działam zawsze. Oj, mogę już mieć pikę bojową. Fajnie wygląda, nie? Tego jest więcej, wierz mi. Super. Tak dalej być nie może. A gdzie jest babo? Nie mam czasu na takie rzeczy. Chyba trenuję u tego Sergio. To może jeszcze rozdam resztę. Tego jest więcej, wierz mi. Baraninę. Masz. Mam dla ciebie kiełbasę z barana. Kiełbasa z owcy, owczy ser, owcze mleko. Nie mogę już na to patrzeć. No to chcesz takie kiełbasę, czy nie? O, dawaj. Nie mów, że to nieprawda. Smacznego. To przecież oczywiste. Kurczę beku. Co powiesz na pyszną baranią kiełbasę? Nie odmówię. Dzięki. Tego właśnie było mi potrzeba. Nie musisz mi tego mówić. Na, zgaszę tą pochodnię. Ona mnie już irytuje tu trochę. Patrzę na czas, tak, jakby mnie to nie przesadził znowu. Hej,
To przecież oczywiste. Jestem zajęty roznoszeniem kiełbas. Dziękuję. Mam nadzieję, że to nie jest ostatnia kiełbasa, jaką przyjdzie mi tutaj zjeść. Dużo by mnie to kosztowało. Biedaczek. Spoczuję mu trochę. To powiedział. Jestem zajęty roznoszeniem kiełbas. A zatem pracujesz dla Goraksa, tak? Dobrze. Poproszę o kiełbasę. Pyszna, nie? Może chcesz kiełbasę? Jasne. Czemu nie? Wygląda smakowicie. Wszyscy wpieprzają kiełbasę. Niewiarygodne po prostu. Jak to świetnie wygląda. A, to jest babu. A nie wiedziałem. Proszę, weź kiełbasę. O, kiełbasy z barana. Wspaniale, są najlepsze. No, daj mi jeszcze jedną. Wtedy nie wystarczy dla pozostałych. I tak masz o jedną za dużo. Tę, która jest dla ciebie. A co znaczy jedna kiełbaska dla przyjaciela? Daj spokój. Dam ci za nią zwój z czarem ognista strzała. Chyba głupiś jest. Nie. Nie, nie zrobię tego. Człowieku, jesteś z tych, co to są zawsze bardzo skrupulatni, no nie? Tak, przykro mi. Hej, ty! Wstawaj, masz tu prowiant. Co powiesz na pyszną baranią kiełbasę? Nie odmówię. Dzięki, tego właśnie było mi potrzeba. No to przemaj, smacznego. Dobra, a my idziemy rozdawać jeszcze kilku nowicjuszom. Nikt nie może występować przeciwko boskiemu porządkowi. No to zacznijmy sobie sprzątać. Może chcesz kiełbasę? Jasne. Czemu nie? Wygląda smakowicie. No, smacznego, panie. Co powiesz na pyszną baranią kiełbasę? Kurde, znowu do mnie piszą. Dzięki. Tego właśnie było mi potrzeba. Nie, jak nie wczoraj, to dzisiaj. Ciągle zapominam o tym Skype'ie. Dobra, ja robię na chwilę cięcie i zaraz będę. Okej, już wróciłem. Już mi tu nikt nie będzie przeszkadzał. Strasznie irytujący ten dźwięk Skype'a jest, czyż nie? Muszę pamiętać zawsze o tym, żeby Skype'a wyciszyć. Gdzie nowicjusz? Myślę, że gdzieś tu będzie. Ale jaja. Się pomyliłem. No to kapowo. Tak się pomyliłem. Dobra, chyba jeszcze jeden nowicjusz został. Ten Pedro. Dokładnie to samo powiedziałem. Hej! Masz tu kiełbachę. Masz tu kawałek kiełbasy, bracie. To miło, że o mnie pomyślałeś. Zwykle nikt o mnie nie pamięta. Mógłbyś mi dać jeszcze kawałek? Nie ma mowy. Wtedy za mało mi zostanie. No wiesz, jeden kawałek. Przecież nikt nie zauważy. Mogę ci dać coś w zamian. Wiem, gdzie rośnie sporo ognistych pokrzyw. Jeśli zaniesiesz je Neorasowi, na pewno da ci klucz do biblioteki. Co ty na to? Nie miał wystarczająco dużo problemów. Tego jest więcej, wiesz? W sumie? Dobra. Nie miał wystarczająco dużo problemów. Niech będzie. Masz jeszcze jedno pęto. Świetnie. Po drugiej stronie mostu, na lewo i na prawo, rośnie dużo ognistych pokrzyw. Mogę ci opowiedzieć. Dziękuję. Kurde. No to idziemy zbierać ogniste pokrzywki. Bardziej się opłaca zbierać ogniste pokrzywy dla misji, bo mi powiedział, że mogę je potem dać Neorasowi i dostać się do biblioteki. To już się bardziej opłaca to, niż dostać jeden głupi zwój ognistej strzały, który użyje go na raz. Frajer z tego babo jest i to jeszcze jaki. Czy gdzieś są jeszcze jakieś pokrzywki? Mam takie wrażenie, że gdzieś jeszcze tu są, ale wolę się nie mylić. Ogniste pokrzywki. Ciul jedna, ciul druga. Gdzieś jeszcze jedna powinna być. O, jest. To są wszystkie. No i dobrze. I zabrałem takim cudem 6 ognistych pokrzyw.
i będę je mógł potem dać Neurasowi i on mnie na pewno dopuści do biblioteki. Super, wola. No to opłaciło się już bardziej Pedro dać jeszcze jedno pento, czy kawałek kiełbasy. Została jeszcze coś dla mnie. Ścieżka cnoty jest. O kurde, jeszcze jedna mi została. A to mogłem dać babo. Ale to się nigdy nie. Co mi tam? Rozdałem kiełbasę. Doprawdy? Chyba nie włożyłeś w swoją pracę wystarczająco dużo wysiłku. Najwyraźniej zjadłeś tę kiełbasę sam, albo dałeś komuś więcej niż mu się należało. Posłuchaj, ponieważ jesteś nowy, tylko i wyłącznie dlatego tym razem ci daruję. Zapamiętaj to sobie dobrze, nowicjuszu. Czy masz dla mnie jeszcze jakieś zadania? Tak, jak zapewne wiesz, wyrabiamy tutaj doskonałe wino. Zajmujemy się również jego sprzedażą. Orlan, właściciel gospody pod Martwą Harpią, zamówił u nas dostawę. Uzgodniliśmy cenę. 240 sztuk złota. Aha. Zanieś Orlanowi te butelki i nie pozwól mu się wykręcić od umówionej kwoty. Spoko. O kurde, ile wina. Jakbym tyle wypił, to już bym z łóżka nie stał. Na kilka dni. Tak, jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Dobra, idziemy. W końcu wychodzimy trochę z tego klasztoru, no ale przynajmniej się przejdziemy na chwilę do gospody Orlana, to już wiem gdzie to jest, to spokojnie się tam przejdziemy. Muszę uważać. Kurde, stado ścierwojadów. Co ja zrobię? Ominę je. Kurde. O shit. Czekaj. Już ja się z tą porachuję. O tak. Ciul. Ciul. No chodź tu. No come on, zapraszam. No. Nie zbliżysz się nawet do mnie. Kurde, próbuję osiągnąć. Gówno osiągnąłeś, bestio. Jeszcze może na te ścierwojady pójdę. Co mi tam? To tylko 2-3 ścierwojady, które zaraz ubiję. Aha, poszły jeść. Super. Kurde. Przydałaby mi się jednak pomoc jakaś mała. O, może wskoczę sobie tam. Z łuku zaczyna pieprzać, o tak. O tak. Czujesz to? Jeszcze może w niego trafię, tak. Nie, zjem sobie coś. Z kiełbasy tak sobie zjadło, tak. Niam, niam. Dobrze. Czegoś bym jeszcze zjadł. A chleba zjem. Dobra, idę na ścierwojada. Jeszcze go przeszukam najpierw. No chodź, come on, come on. Ciul. Nie dostaniesz się do mnie, o nie. Nie przebijesz się. Marzenie. Kurde, ale ci masuje twarz. Pięknie. Trochę słabo mam z siłą, ale wiecie, ja chcę być magiem. Ja będę bardziej się magią tutaj posługiwał. No, come on. Oj, cię to zmasakruje tak fajnie, że nawet cię matka rodzona nie pozna. O tak, ciul. Jeb but. O, ładnie. Śpi sobie, słodko. No to możemy iść dalej. Powybijaliśmy to, co było trzeba. A w ogóle ten pancerz fajnie nam daje, bo jeszcze sobie... A ja założyłem ten pas? Tak, mam. Obrona przed bronią, przed strzałami. No proszę, dlatego jestem taki trochę mocniejszy.
bardziej podpakowany. Ja jak będę wracał, to jeszcze porozmawiam sobie z tym... A wiecie co, może teraz porozmawiam sobie z tym magiem. Może on też mi da jakieś zadanie przy okazji, zanim będę szedł do tego klasztoru. Hej, ty! Co tutaj robisz? Jestem magiem ognia, kapłanem boga Inosa. Aha. Inos jest najwyższym bogiem, stworzycielem ognia i panem sprawiedliwości, a to jest jego kaplica. Ludzie przychodzą tutaj, kiedy chcą się pomodlić do Inosa lub otrzymać błogosławieństwo. Za niewielką opłatą możesz ode mnie otrzymać wiele pożytecznych przedmiotów. To można z tobą handlować. Fajnie, nie wiedziałem. Pokaż mi swoje towary. To tam masz ogniste strzały. A ty pierdoły, dobra. No ja mogę iść. Jako... Niechaj i... Tak, już słyszałem. A ja znowu muszę zrobić cięciem. Okej, znowu już jestem po tym drugim cięciu i myślę, że już po raz trzeci nie będę musiał robić, bo mnie to denerwuje. Raz ktoś mi pisze na Skype'ie, potem mnie wołają. Kurczę, no. Masakra. A zwłaszcza w wakacje. A to zawsze są jakieś, kurcze, sprawy. A właśnie, chciałbym wam powiedzieć, że jutro jedę na wycieczkę i nie wiem, czy będą filmy, ale postaram się coś jeszcze nagrać, żeby zostawić na jutro. O, szkoda by było jednego dnia marnować i nie będzie mnie najprawdopodobniej cały dzień, więc postaram się zapodać, nie wiem, GTA 4, Gothica 2 i może jeszcze tak zastanowię się, może coś innego jeszcze nagram, zobaczymy, ale tak czy inaczej za dwa filmy to powinny już być na jutro. Ja je w środę nagram, trzeba, czyli dzisiaj. A jutro w czwartek będą. Nie mów, że o tym nie a wiesz. A mnie nie będzie cały dzień. Przynoszę wino z klasztoru. Przynoszę wino z klasztoru. Doskonale. Właśnie na nie czekałem. Problem. Ustaliłem już cenę z mistrzem Braxem. Jakby mnie to cokolwiek zapłacę ci od ręki 100 sztuk złota. Naprawdę w to wierzysz? Myślisz, że trafiłeś na idiotę? Cena wynosi 240 sztuk złota. Widzę, myślisz, że Gorax ostrzegł cię przede mną, co? Dobra, trzeba posłuchaj. Może ubilibyśmy mały interesik. Zapłacę ci 100 sztuk złota za wino. Ty trzeba powiesz Goraxowi, że cię oszukałem, a ja dam ci 4 magiczne zwoje. Jakie? Widzi i słyszy się to i obu. A co to za zwoje? Co to za zwoje? Nie mam pojęcia. Jeden z gości po prostu... Wcześniej po prostu je tutaj zostawił. Tak. Sam by na to nie wpadł. Nie. Hej, po prostu dawaj 240 sztuk złota. Nie interesuje cię współpraca, ha? Się niczego nie dowie. Niech będzie. Oto twoje złoto. Takich rzeczach. No i dziękuję. Nie było tak od razu? Go już? Nie wiadomo już komu. Problemy robić? No jest. Świat schodzi na psy. Idziemy oddać wino. I potem pewnie coś jeszcze trzeba będzie zrobić, zanim dostaniemy szansę dołączenia do magów ognia. Kurde. Ale wyrwaliśmy z niego te 240 sztuk złota. A jakbyśmy tego nie zrobili, to byśmy się dali skusić na jakieś 4 głupie zwoje pewnie. A może i byłyby mocne, ale jednorazowego użytku. Dlatego ja wolałem z niego wydusić już te 240 sztuk złota, niż się upierdliwie z nim kłócić. Oto. Dobra, mamy klasztor. Już prawie w nim jesteśmy. A nie no, szota nowicjusza wygląda fajnie. Co dopiero będzie wyglądać szota maga ognia. O kurczę, tego to sobie już nawet nie wyobrażam. Jesteśmy już na miejscu. Okej. Idziemy, no drzwi są otwarte, co tam, co to kogo obchodzi, czy są otwarte drzwi, czy zamknięte. Nie musisz mi tego. Najważniejsze, żeby kurcze były. Okej, i już dochodzimy do Goraxa. Byłem u Orlana. I co, dostałeś 240 sztuk złota? Mam złoto.
Doskonale. Przyjmij ten zwój leczenia jako swoją zapłatę. A teraz idź, znajdź sobie jakieś zajęcie. No dziękuję. Super. No dobrze, to idziemy teraz porozmawiać z Parlanem. Działam zawsze w imieniu Inosa. Mogę skorzystać z biblioteki? Znalazłeś czterech nowicjuszy, dzięki czemu mogłeś posprzątać komnaty. Gorax nie był z ciebie zadowolony. Nie udało ci się sprawiedliwie rozdzielić jedzenia. Ku radości Goraxa sprzedałeś wino. Zaiste sporo się napracowałeś. Wciąż jednak musisz służyć zgromadzeniu. Co? Jeszcze? Co ja mam do cholery robić? Babo i ogród. Tylko ino to trzeba z babą jeszcze rozmawiać. Trzeba uważać na to, co się mówi. Nie można na to. Babo, poza biblioteka. Kurde. Ciężko. Może mam iść do najwyższych magów. Nie wiem. Tak, spróbuję. A więc to ty jesteś tym nowym nowicjuszem. Zakładam, że mistrz Parlan przydzielił ci już jakieś zadanie. Wiesz przecież, że zgodnie z wolą Inosa każdy członek naszej społeczności musi wypełniać swoje obowiązki. Kilku mieszkańców Korinis zaginęło w dziwnych okolicznościach. Przykro mi z tego powodu. Doszliśmy jednak do wniosku, że lepiej będzie, jeśli tą sprawą zajmą się magowie wody. To samo dotyczy badania dziwnych trzęsień ziemi w północno-wschodnim Korinis. Do tej pory nic nie sugeruje, aby konieczna była nasza interwencja, więc nie podejmiemy w tej sprawie żadnych kroków. Tak, ale... Nie ma żadnych ale. Będziemy postępować, jak uznamy za słuszne. Mam nadzieję, że zdołasz uszanować naszą decyzję. Spokojnie, Pyruś. Muszę porozmawiać z paladynami. To bardzo ważne. Zechciej nam zatem powiedzieć, dlaczego tak ci śpieszno do rozmowy z nimi. Mam dla nich ważną wiadomość. W rzeczy samej? Cóż to za wiadomość? W Górniczej Dolinie zbierają się siły ciemności prowadzone przez potężne smoki. Musimy je powstrzymać, póki jeszcze czas. Rozważymy twoje słowa, nowicjuszu. Gdy nadejdzie odpowiednia chwila, powiadomimy cię o naszej decyzji. W międzyczasie wypełniaj sumiennie swoje obowiązki. Szukam oka Inosa. Każdy, komu wydaje się, że może nie tylko odnaleźć, ale i założyć święty amulet, jest skończonym głupcem. To amulet wybiera swojego właściciela. Tylko taka osoba może go nosić. Chciałbym spróbować szczęścia. Nowicjuszowi przystoi raczej pokora, a nie chęć posiadania. Nie chcemy cię tu dłużej zatrzymywać. Możesz już odejść. Posłuszeństwo jest cnotą, którą wkrótce posiądziesz. W ten czy inny sposób. Dobra, spokojnie. Yes. Super. No to co ja mam dalej robić, licho? Dobra, tu nic. Kurde. Nie mam czasu na takie rzeczy. Hej! Kim są wy? Nowicju? Te! Dobra. Czyli tutaj już nic nie zdziałam. A może do Marduka? Nic tego nie zmieni. Widzisz, czy mogę coś dla ciebie zrobić, mistrzu? Dla mnie? Nie. Nie potrzebuję twojej pomocy. Lepiej pomódl się za szczęśliwy powrót wojowników Inosa, którzy udali się do Górniczej Dokładnie Doliny. Dokładnie to samo powiedziałem. Okej. Okay. Zrobię to. Powinien być... Niech in... Dobra. Świetnie. Modliłeś się za mych braci. Serdecznie ci za to dziękuję. Co mogę dla ciebie zrobić? Nikt nie chce wiedzieć. Podziel się ze mną swoim doświadczeniem i wiedzą na temat walki. Kiedy walczysz, zawsze pamiętaj, by chronić się przed atakiem z tyłu.
Chcę skorzystać z biblioteki. Obawiam się, że to niemożliwe. Najpierw musisz wykonać przydzielone ci zadania. Mogę ci jednak pomóc. Udaj się do mistrza Izgarota i porozmawiaj z nim. Słyszałem, że potrzebuje pomocy. Sam miałem się tym zająć, ale chyba mogę ci zaufać. Okej. Niech Inos... Dobra, dziękuję za... błogosławieństwo. No to teraz możemy iść do Izgarota. Nikt nie chce wiedzieć. Przejdziemy się jeszcze raz. Na razy dwa, ale się przejdziemy. Kurde, ale pomarańczowo jest. Jakoś czerwono-pomarańczowo, tak... Jest zachód słońca. Robi się wieczór. Wykonamy jeszcze jedną misję dla tego Izgarota. I zakończymy odcinek. I to pewnie już będzie wystarczyło na to. I w kolejnym odcinku będziemy próbowali tak zwaną pewnie próbę ognia przejść, bo już mi tam Igaras mówił w poprzednim odcinku. Wybraniec, próba ognia, siły zła, kurde, to wszystko ma jakiś związek pewnie. Okej. Przysłał mnie Sergio. Przejąłem jego zadanie. A zatem o co chodzi? W okolicy pojawił się ostatnio ciemny wilk. Znajdź go i zabij. Dobra. Niechaj i... Najbanalniejsze zadanie, jakie chyba mogłem dostać do tej pory. Gdzieś tu musi być ciemny wilk. No, zapraszam. O, widzę już, jak coś się rusza. O kurde. Nie dojdzie do mnie. Ciul. Będę go tak długo walił. O kurde, dostał się do mnie. A to skończasz. Kurde, nie gryź mnie. Ciul. Jeb. Dobrze, poszło. O, sprawił. Świetnie. Ciu! Najbanalniejsze chyba zadanie, jakie było do zrobienia. Zbyt łatwo to poszło. A trudniej być nie mogło? To coś za łatwo, naprawdę, koleś. Hej, ty! No właśnie, hej, ty. Zabiłem wilka. Dobra robota, nowicjuszu. Jesteś dzielnym człowiekiem. A teraz wracaj do klasztoru, do swoich obowiązków. Okej, dzięki. No to do klasztoru. I za chwilę skończymy odcinek 12. O, jeszcze stała lecić muzyczka. Teraz znowu leci, heh. Taka kościelna typowa. Dopasowana do klimatów klasztoru. Grana na organach. Powiew wiatru, to wszystko pasuje tego klimatu. Okej, porozmawiamy sobie jeszcze z Sergio. Powinien być mądrzejszy. Niech. Dobra, czyli trzeba iść teraz do tego Parlana, porozmawiać z nim. Żadna wielka sprawa. Mogę skorzystać z biblioteki? Znalazłeś czterech nowych... Gorax nie tak, był ku radości. Gorax, zaiste spory... Co ja jeszcze mam u diabła zrobić? Kurde, no ja już nie mam kompletnie pojęcia. Dokładnie to samo powiedziałem. Modliłem się za paladynów. To bardzo dobrze. A teraz wracaj do swoich zajęć. Okej, może teraz? O tym dopiero teraz. Inos karze sprawiedliwie. Nikt nie może wystąpić. Dobrze. Zakończymy już ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie go. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować. Ja już się z wami żegnam. Trzymajcie się, na razie.